Serdecznie, 30 listopada 2017 roku, minęła 9 czasu polskiego. Ja mam na imię Piotr, witam na spotkaniu organizowanym przez firmę Tickmill w ramach tak zwanej sesji live, sesji na żywo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ostatni dzień miesiąca. Co niektórzy, zwłaszcza ci, którzy rynkiem mogą ruszyć, mają prawo w tym dniu próbować załatwiać swoje biznesy, w związku z czym podejście związane z bardzo wąskimi stop lossami no, dzisiaj może zostać wystawione na próbę. Spojrzymy sobie na wykresy zarówno z perspektywy intraday, ale również z perspektywy, ewentualnie jeśli będzie chwila czasu, z perspektywy miesięcznej, jak to może wyglądać i kto może próbować jaki swój biznes w dniu dzisiejszym załatwić. Zanim o tym wszystkim, krótkie ostrzeżenie o ryzyku. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, których utraty nie będziemy w stanie udźwignąć. Witam Mariusz, witam serdecznie, dzień dobry. Jeszcze raz. Witam Tomaszu, dzień dobry. Okej. Przede wszystkim, jeśli możemy zacząć, bo tutaj istnieje prawdopodobieństwo, że coś nam się wydarzy, jeśli możemy zacząć od euro-dolara, tak na szybko, no to tak, z jednej strony jest kwestia tego, jak wyglądamy z perspektywy wykresu miesięcznego, a mianowicie najistotniejsze i to, czego byki będą próbowały dzisiaj bronić, to prawdopodobnie zamknięcie w tym miesiącu, w listopadzie, powyżej otwarcia z zeszłego miesiącu, co daje tutaj daje szansę na próbę zbudowania tak zwanego dolnego swingu i próbę ataku na strefy wynikające z wykresu tygodniowego, jako potencjalne cele związane z wybiciem z formacji tej konsolidacji tutaj 2,5 roku, która mniej więcej trwała. Także tego będziemy bronili z perspektywy wykresu miesięcznego i zapewne, sporo będzie zależało od poziomów, na których będziemy, ale zapewne jest szansa na to, że największą aktywność zobaczymy wtedy w okolicach fixingu w Londynie, a później znowu w okolicach między 21 a 23 czasu polskiego. Z perspektywy wykresu dziennego, jeśli chodzi o ETK, wyglądamy znowu, jeśli chodzi o wczorajszy dzień, w miarę dobrze, biorąc pod uwagę miejsce, z którego ruszamy, albo miejsce, którego próbujemy bronić, jest ono związane tutaj z maksami, po których spadliśmy, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny i konferencję prasową Mario Draghiego. Okay? W związku z czym przedwczoraj osiągnęliśmy pierwszy dołek związany z tymi poziomami, wczoraj ten dołek poprawiliśmy, natomiast rynek bardzo szybko próbował się pozbierać. Tyle tylko, że tutaj swój biznes mają również, czy będą próbowali załatwiać tradujący na spadek wartości na euro, zwłaszcza z perspektywy podaży, która wczoraj w pewnym momencie nam się tutaj w okolicach poziomu 18,80 uaktywniła. Tak? To teraz ja dlatego tak troszeczkę szybko na temat ETK-a, bo tam z obserwacji, które miałem, wynika, że jesteśmy blisko poziomów, na których ewentualnie reakcja może być. Zresztą jeden już został zaatakowany przed otwarciem w Londynie. Do czego zmierzam? Kwestia tego, że tak naprawdę jeśli popatrzymy na zielone kolory, to jesteśmy lekko uwięzieni z perspektywy wykresu dziennego. Tyle tylko, że ja sobie pozwolę tą górną belkę ściągnąć tło, żeby nie było za bardzo zielono. No i z perspektywy wykresu godzinowego wygląda to, czy może to wyglądać w sposób następujący, a mianowicie od spodu intraday, okay, kwestia związana z tak zwanymi, jeśli mogę się tak wyrazić, złamanymi swingami. Jeśli dołożymy do tego wygląd świecy dziennej, to wygląda na to, że byki będą chciały bronić poziomów w okolicach 18,35-18,25, zwłaszcza, że tego takiego prawdziwego retestu w dniu wczorajszym tutaj nie mieliśmy, a wiem, że nie mieliśmy, bo brakło mi wczoraj do otwarcia długich pozycji 1,5 pipsa, tak?
Zresztą do tych shortów tutaj brak mi fraktal, jakby ktoś był zainteresowany. I są oczywiście też wśród Państwa świadkowie na to. W każdym bądź razie jest tutaj ewentualnie jakieś na 2 pipsy dystans, gdyby chcieli intradayowo poszukać stop lossów, tak? Oczywiście to założenie ma w sobie kwestię związaną z potencjalną konsolidacją w tym zakresie. Okay. Gdzie zarówno górę, jak i dół próbowaliśmy wybijać jedną i drugą stronę. Jeśli atak, tutaj zaraz zejdziemy na niższy horyzont czasowy, bo tutaj jest intradayowa podaż, która no już podczas Frankfurtu zadziałała, tyle tylko, że biorąc pod uwagę i dzień, z jakim mamy do czynienia, jak i to, że to odbyło się przed Londynem, to być może, że będzie próba nadbicia, zaraz o tym powiem. Ale kończąc, wywód związany z długimi na ten moment, no to dopóki jesteśmy tutaj poniżej tej podaży w cenach zamknięcia z dnia wczorajszego, okay, to wydaje się uzasadnionym próba poczekania, uzbrojenia się w cierpliwość, jeśli chodzi o ewentualny test właśnie 18.35, 18.25 tego dolnego tutaj zakresu. Jeśli chodzi o górę, to tak jak wspomniałem, tutaj ewentualnie są kwestie kilku możliwości. Z perspektywy wykresu miesięcznego, to co Państwu pokazałem przed chwilą, można powiedzieć, że to tradujący na wzrost wartości będą tutaj pod presją, żeby utrzymać się powyżej otwarcia z zeszłego miesiąca. I teraz zejdźmy sobie na chwilę, na 5 minut i zejdźmy sobie na chwilę do tego, z czym mieliśmy do czynienia w dniu wczorajszym, a mianowicie i tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to Mariusz, jak i Tomasz podczas naszej sesji wtorkowej, tej sesji teoretycznej, zadawali pytanie związane z ewentualnie ukrytą podażą, bo to nie jest tak, że to jest jakaś definicja z książki, tak? Natomiast kwestia tego, jak zachowaliśmy się w dniu wczorajszym i za chwilę wytłumaczę kwestie związane również z co oznacza ewentualna manipulacja, z którą moglibyśmy mieć do czynienia, a więcej o ewentualnej manipulacji i ewentualnie o różnicach co do ukrytej podaży czy ukrytego popytu. Będziemy sobie mówili na kolejnym wtorkowym spotkaniu, tym takim teoretycznym. Tak? Dzisiaj to, co będziemy próbowali wprowadzić w życie, jeśli się uda, to kwestie związane z tym, o czym mówiliśmy w ostatni wtorek, a mianowicie 4 podstawowe układy związane z potencjalnym popytem i podażą oraz kwestie związane z tym, a co jeśli dana strefa nie zadziała i zostaje wybita i tam była kwestia, we wtorek poruszaliśmy kwestię tak zwanego filtra na tak zwane 2 swingi. Tak? Wracając do dnia wczorajszego, jeśli chodzi o euro-dolara, no to co byśmy nie powiedzieli, to z tego poziomu spadliśmy aż na minima. Tu kwestia tej ukrytej podaży była do ogarnięcia już w momencie zejścia i zamknięcia poniżej podstawy tej świecy. Tak? I najlepiej tutaj to widoczne było na wykresie 5-minutowym. Ale tą rzecz możemy wykorzystać również w dniu dzisiejszym. I teraz ja wrócę na godzinę, usunę żółty kolor związany z tą całą konsolidacją w tym rejonie, wrócę na piątkę i wstawimy sobie po naszemu, zaznaczymy sobie tą ukrytą podaż. OK, to my mamy tą ukrytą podaż zaznaczoną. I teraz to, o czym wspomniałem. Tutaj Frankfurt. Co zrobił Frankfurt? Frankfurt po otwarciu nadbił szczyty związane z Azją, która nie dojechała tutaj do podstawy żółtej belki, do podstawy tej świecy ukrytej podaży. OK. Natomiast w związku z tym, bo tutaj ja bym wziął poprawkę, tak, związaną z tym, że wolałbym to nadbicie Azji, okay, z perspektywy tej potencjalnej ukrytej podaży, wolałbym tą nadbitkę Azji zobaczyć teraz po dziewiątej, tak, ona miała miejsce po otwarciu Frankfurtu, ale jeszcze przed otwarciem Londynu.
I teraz, jaki może być problem? A mianowicie kwestie związane z tym, że Londyn może przyjść i nadbić Frankfurt. I niestety z tym musimy się liczyć. I to, na co będziemy czekali, w związku z tym, że bliżej nam do podaży na chwilę obecną, to na co będziemy czekali ewentualnie tutaj z perspektywy, jeden moment sobie zobaczę, tutaj tu nadbiliśmy, postawię sobie jakieś linie tutaj. To, na co będziemy czekali z perspektywy ewentualnie krótkich pozycji na euro-dolarze, jeśli takowe tutaj by miały miejsce, no to kwestia zobaczenia, czy po pierwsze nadbijemy, a po drugie, jeśli nadbijemy, to w jaki sposób nadbijemy. Bo jeśli chcielibyśmy nadbijać tylko tutaj na zasadzie próby zbudowania trójki, ale w ramach cały czas tej podaży wynikającej z tego ukrytego teoretycznie miejsca podażowego, to musielibyśmy tutaj na szybko zbudować coś na wzór głowy z ramionami, na zasadzie, że to, co zrobił Frankfurt, byłoby lewym ramieniem, ewentualnie nadbitka Londynu, tak, wiązałaby się z tym, że mielibyśmy kwestie związane z głową, tak, jakiś retest na zasadzie głowy z ramionami i próba tradingu do spodu. Tyle tylko teraz, że musimy sobie ogarnąć, wiemy już mniej więcej, czym jesteśmy zainteresowani, jakim poziomem i czego się spodziewamy, co obserwujemy. W związku z czym również mniej więcej w przybliżeniu możemy znać dystans między otwarciem a stop lossem, bo to będzie kwestia między połową tej strefy górą tej strefy plus spread plus 1 pips, tak? Czyli jeśli to zrobimy na zasadzie takiej, że tu jest 6 pipsów i dodamy plus 1, to jest 7, a co my mamy tutaj na etku? 7 praktycznie na 0 spread, czyli musimy dodać jeszcze 8 w zaokrągleniu kwestie związane z prowizją, czyli w granicach 8 pipsów byłby stop loss. I w związku z tym minimum, którego szukamy, to są 24 pipsy, tak? Jako 3R. No teraz musimy sobie odpowiedzieć, co może być celem. No celem będzie strefa między 18.35 a 18.25, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy. W związku z czym, jeśli otwarcie byłoby w okolicach 76, a tradowalibyśmy 35, no to jakby jasną sprawą jest, że od strony matematyki kwestia ryzyka do potencjalnego zysku, no tutaj w ramach tego naszego portfela będzie po naszej stronie. Co jest zagrożeniem w tej kwestii związanej z euro-dolarem? Zagrożeniem jest to, że Londyn może chcieć nadbić nie tylko Frankfurt, nie tylko Azję i Frankfurt, ale Londyn może chcieć poszukać stop lossów, szukając płynności, może chcieć poszukać stop lossów związanych z tą płynnością i może się okazać, że to będzie na zasadzie tego typu wyjścia. W związku z czym kwestia podejścia od strony ryzyka to będzie połowa tego, co zazwyczaj ryzykuje, tak żeby być przygotowanym, że jeśli Londyn pójdzie powyżej tych stopów, okay, i zaneguje, to żebym mógł się otworzyć jeszcze raz ze spokojnym sumieniem i bez podniesionego ciśnienia. Okay. Tak to wygląda od strony, tej takiej na szybko euro-dolara intradayowej. Jest jeszcze druga strona medalu, a mianowicie kwestię związaną, że gdyby Londyn chciał szukać trochę głębiej od strony płynności i gdybyśmy mieli zobaczyć wyższe poziomy na euro-dolarze, wybijając wczorajsze maksy, to my możemy poszukać tej podaży czy stop lossów, czy płynności związanej z tymi poziomami tutaj z wtorku, tak? I tutaj kwestia próby przegrupowania się po ewentualnych wzrostach i wybiciu wyglądałaby w sposób, zaraz to sobie ogarniemy, nas będzie interesowało zachowanie się cen na niższym horyzoncie czasowym 28 listopada w tym rejonie, tak? W związku z czym idziemy na niższy horyzont czasowy i jedziemy na 28 listopada i zobaczymy, czy tam coś w trawie piszczy. I mamy już pełną odpowiedź, co w trawie piszczy. Czyli znacznie wyżej niż na wykresie godzinowym.
I praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że mamy od strony podażowej plan w miarę przygotowany, jeśli chodzi o euro-dolara. Ostatnią deską ratunku dla tradujących na spadek wartości będą te poziomy tutaj widoczne z lewej strony. Od strony próby zbudowania planu pod longi, no to jest kwestia ta, o której wspomnieliśmy na ten moment, kwestia czekania, jeśli chodzi o 18.35, 18.25. Natomiast jedna rzecz istotna w związku z tymi poziomami z dnia wczorajszego, bo to, z czym mieliśmy do czynienia tutaj, to była kwestia związana również z tą wcześniejszą podażą. Dlatego ja tej podaży w tej chwili w tych planach nie uwzględniłem, dopiero tą wyższą, bo ta kwestia jest tutaj przetestowana intradayowo kilkukrotnie, jak widać, tak? Trzy górne cienie i wczoraj. W związku z czym, jeśli doszłoby do wybicia tych poziomów, to prawdopodobnie doszłoby w cenach zamknięcia, doszłoby pewnie już do testu tego wyższego poziomu, o którym rozmawialiśmy. I teraz z perspektywy longów to albo dół, ale jeszcze jest kwestia ewentualnie, no, widać, że Londyn jakby w zgodzie z Frankfurtem i póki co jadą do spodu. Zobaczymy, jak głęboko mogą zjechać, bo tutaj na 5 minutach po drodze troszeczkę będą mieli kwestii związanych z potencjalnym popytem. Zresztą zaraz spróbujemy zobaczyć, jak to wygląda od strony podejścia do sesji azjatyckiej. Jeden moment. Jak my mamy Azję? To nadbijał Frankfurt, czyli Azję. My mamy zmienność azjatycką mniej więcej. Gdzie jest ta Azja? Jeszcze momencik. Czyli to jest nasza zmienność Azja. Już nie musimy się głowić, bo to, co zostało, już zostało wybite, tak? Czyli dalej zostaje 18.35, 18.25. Tą Azję sobie możemy tu już darować na ten moment. Chyba że jadą tylko stopami pod to, żeby tutaj trójkę zrobić i zawrócić do góry. Za chwilę o tym będziemy mówili. Ja tak troszeczkę szybko rozpocząłem, jeśli chodzi o tego euro-dolara, z perspektywy właśnie tej podaży, która tutaj miała szansę zadziałać na naszą korzyść, natomiast odjechali znacznie szybciej i teraz możemy odrobinę zwolnić. W związku z tym, że zwalniamy, to ja mam pytanie do Państwa, czy rzeczy, o których powiedziałem teraz na temat euro-dolara, czy są jakieś pytania, czy trzeba coś powtórzyć, wyjaśnić raz jeszcze? Państwo się zastanawiają nad pytaniami, zastanawiacie się nad pytaniami, natomiast ja kończę wywód związany z euro-dolarem. Praktycznie rzecz biorąc, poziomy mamy wyznaczone, potencjalne scenariusze w miarę zwizualizowane, czyli wyznaczone, porysowane rzeczy z prawej strony. Myślę, że euro-dolar na ten moment jest ogarnięty. Jest kwestia tylko uzbrojenia się w cierpliwość i poczekania na wyznaczone poziomy i zobaczenia kwestii związanych z ewentualną egzekucją na wyznaczonych poziomach. Tyle tylko, że chciałem dokończyć, czekając na pytania od Was, chciałem dokończyć jedną z rzeczy w przypadku euro-dolara. Co gdybyśmy wybili tą podaż tutaj, teoretycznie ukrytą podaż, co by się stało, gdybyśmy ją spróbowali wybić? I to jest temat, który poruszaliśmy, wspólnie we wtorek podczas sesji teoretycznej. No, wydaje się, że tutaj szanse byłyby na wzrosty w kierunku 19-20, okay? Ta podaż, którą wyznaczyliśmy sobie z 5 minut wcześniej. No i kwestie związane byłyby tutaj z tym, ja zaraz wytłumaczę o tym podwójnym swingu, pytanie tylko, czy byśmy się zmieścili od strony
ryzyka do potencjalnego zysku, tak? Bo tu będzie kwestia około 25, maksymalnie 30 pipsów, w związku z czym ten nasz stop musiałby być w przedziale 5-8 pipsów. I teraz do czego zmierzam? Jeśli ten scenariusz z tą głową zamianami tutaj nie doszedł do skutku, to scenariusz z wybiciem i podwójnym swingiem, czyli kiedy moglibyśmy uznać ten poziom i zjazd na nowe minima, tak? Bo przypominam, że z perspektywy euro-dolara poprawiliśmy minima z dnia wcześniejszego, okay? I cały ten ruch był z tego miejsca. Kiedy moglibyśmy uznać to miejsce za pełną manipulację market makera? W momencie wybicia i zamknięcia powyżej, najlepiej w kwestii filtra związanego z podwójnym wyjściem górą. Czyli na zasadzie, tylko że zmienię kolor, czyli na zasadzie na tym wykresie 5-minutowym domknięcie powyżej tej strefy, pierwsze cofnięcie, które nie sięga tej strefy, nadbicie nawet górnym cieniem, jakkolwiek, ale nadbicie tego wcześniejszego szczytu i retest tej strefy, najlepiej gdzieś spenetrowanie tej strefy o kilka pipsów, bo to nam da lepszy poziom otwarcia, krótszy dystans do stop lossa i większe pole manewru, jeśli chodzi o osiągnięcie celu, i tu byłby nasz cel. I to jest scenariusz na zasadzie ewentualnie próby podłączenia się pod longi w momencie, kiedy rynek próbuje nam powiedzieć, że ok, te spadki z dnia wczorajszego na nowe minima to nic więcej jak manipulacja, i tutaj budujemy longi. Teraz z czego to wynika, bo brakło nam czasu we wtorek, a ja o tym jeszcze powiem, ale między innymi wynika nam to z tego, że jeśli to była kwestia manipulacji, to wszystko, co manipulanci tutaj zrobili, to kwestie środków, które zaangażowali na tym poziomie, a później tego, co podkupowali na tym rynku, powinno być na ich korzyść, tak? Kupując tutaj, tym całym ruchu spadkowym kupując, rynek dostaje sygnały, nie zrobiliśmy nowych minimów, idziemy na górę, w związku z tym po wybiciu górą, co oznacza ten podwójny, znaczy sam filtr w sobie ogranicza overtrading, to ja o tym mówiłem, ale co oznacza kwestia po tym podwójnym swingu powrotu do tego miejsca, oznacza dla tych, którzy manipulowali rynkiem, wyjście z pozostałej części tych krótkich pozycji, które tutaj zaangażowali w ten spadek, tak? Jeśli im jakieś zostały, to jest najlepszy moment, żeby w uproszczonej wersji, tłumacząc to Państwu, żeby zamienili na próbę kontynuowania długich pozycji. Okay? To w takim uproszczonym skrócie myślę, że podczas sesji teoretycznej najbliższy wtorek lub we wtorek za 2 tygodnie, bo przypominam, że mamy jeszcze 2 sesje teoretyczne, dzięki uprzejmości firmy Tickmill. Przypominam, wtorek o 18, to o tych rzeczach będziemy sobie mówili. Zresztą ja podam, jeśli Państwo przypomną, to że 2-3 źródła, bo to nie jest tak, że wszystko to jest, sporo rzeczy ja po prostu przyjąłem, dotarły do mnie, tak, w takiej czy innej formie, co jest moje w momencie, kiedy tłumaczę, to jest moje, ale to nie jest tak, że wszystko tutaj sobie Piotrek wymyślił, dużo wiedzy jakby przyjąłem z zewnątrz i tam niektórymi linkami, zwłaszcza tymi rzeczami, które są dostępne za free, bardzo chętnie się podzielę. Dzisiaj nie mam ich pod ręką po prostu. Okej, okay, to myślę, że Edka mamy ogarniętego, bo widzę, że nie ma pytań, to rozumiem, że Edek jest ogarnięty. Kwestia, która może być w centrum naszego zainteresowania, to też dolar z jenem i kwestia, jak my tutaj wyglądamy. Z perspektywy wykresu miesięcznego na dolarze z jenem, czyli tak, na euro, wracając do euro-dolara, tam się odbrałem w cierpliwość, czekamy na jedną albo drugą stronę, żeby nam dała znak, co chcą tradować. Z perspektywy dolara z jenem, wykres miesięczny to jest kwestia, że
byki muszą spróbować domknąć się powyżej otwarcia z zeszłego miesiąca, czyli powyżej 112,50. Tak? Będzie to wtedy dobrze na wykresie wyglądało w postaci dolnego cienia i im wyższe zamknięcie, im wyżej, powyżej 112,50, tym lepiej, bo ten korpus będzie coraz mniejszy i otwarcie w tym miesiącu mieliśmy na poziomie 113,63. Nie sądzę, chociaż nigdy nie mów nigdy, nie sądzę, żebyśmy tak wysoko jakby w tym miesiącu się zamknęli, bo to w okolicach dodatkowych 130 pipsów od teraz, tak, mniej więcej. Natomiast wygląda to dobrze z perspektywy wykresu tygodniowego, tyle tylko, że problem polega na tym, że tydzień domykamy jutro, ale wygląda to również dobrze z perspektywy wykresu dziennego, to co, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej na dolarze z jenem, a mianowicie kwestia tego, jak wracamy i w miarę szybko powyżej punktów, które złamaliśmy ostatnim razem, w dużej mierze dzięki utrzymaniu się popytu wynikającego ze złamania, tutaj po, już wystrzałkuję to, po złamaniu tej podaży. Część z Państwa będzie to znała pod nazwą zmiany biegunów, część z Państwa będzie to znała pod postacią po prostu prostej linii wsparcie opór. Nazwa nie jest tak istotna, jak kwestia rozpoznania pewnych rzeczy. Ilu traderów w pokoju, tyle nazw możemy wykorzystywać. W związku z czym, o ile złamaliśmy tutaj kwestie związane z poziomem 112, 111, 80, schodząc w kierunku poziomu 111, to były próby nadgryzienia tego miejsca, które stanowiło w pierwszej części wakacji bodajże, jeśli dobrze pamiętam, nie, to był drugi miesiąc wakacji, sierpień. Jak podaż, tak, bo za każdym razem, kiedy tutaj próbowaliśmy dojechać, dostawaliśmy w głowę, w końcu końcówka września, wyjście górą i tak naprawdę po wyjściu górą z perspektywy wykresu dziennego, bo w ciągu dnia tutaj udało im się raz obronić, drugi raz i wyjść, czyli moglibyśmy mówić, że te poziomy były testowane, ale taki prawdziwy poziom po odjeździe od niego i reteście mieliśmy właśnie w zeszłym tygodniu i na początku tego tygodnia. Czyli tak, ta podaż rzeczywiście została zamieniona na popyt, który się tutaj utrzymał. Pozytywnie świadczy o bykach to, że w cenach zamknięcia w dniu wczorajszym potrafili wrócić powyżej przełamanych poziomów. Okay? Tyle tylko, że to właśnie teraz byki są pod presją. To nie niedźwiedzie są teraz pod presją. Byki są pod presją, żeby tą dobrą pasę utrzymać. Tak? Ja wiem, że to może być troszeczkę wywrotowe. Wiem, że to może być troszeczkę wywrotowe, natomiast dla tradujących na spadek wartości w chwili obecnej po zamknięciu powyżej tych poziomów w dniu wczorajszym, okay, no to musiało nastąpić przegrupowanie i próba budowy nowego planu. Natomiast byki realizują swój plan i kolejnym celem jest kwestia zabicia tej podaży, która sprowadzała nas na nowe minima. Tak? I to teraz byki tak naprawdę, mimo tych wzrostów, to byki są pod presją w kwestii dociągnięcia do wyższych poziomów. Tak? I najlepiej zamknięcia powyżej 112,50 z perspektywy wykresu miesięcznego, czyli dzisiaj wieczorem o 23 polskiego czasu. Najlepiej, jak będziemy powyżej 112,50. No to z perspektywy dolara z jenem i na ten moment ewentualnych longów, na co możemy zwrócić uwagę. Tu jeszcze przed tym, jak żeśmy się połączyli na nasze spotkanie, no to była kwestia 112, 111,90, zaraz intraday będzie widoczne, ale teraz już z tym takim wyjściem do góry może być też kwestia związana z maksami z dnia wczorajszego w tej chwili, a jest to też kwestia tutaj tego miejsca tutaj związanego z odejściem, jest to kwestia przełamania w zeszłym tygodniu poziomów, także poziom 112,15 też ma swoje znaczenie. No to schodzimy na niższy horyzont czasowy. Kwestia 112,15, o której wspomniałem, 112,17, tak naprawdę w postaci, jakby to dobrze nazwać, w czystej postaci. Zaczyna się nam realizować scenariusz związany z tym, że co jak nam strefa podażowa, przepraszam, łamaliśmy w tym miejscu,
Tak jest, łamaliśmy w tym miejscu. Co jak nam strefa podażowa nie zadziała? To właśnie realizujemy, zaczynamy realizować, Jesus, zaczynamy realizować ten scenariusz, co jak nam strefa podażowa nie zadziała, tak? Na zasadzie takiej, że ona zadziałała, tak, w dniu wczorajszym. Podczas Azji nadbicie. No i teraz Europa podjęła decyzję. Jedną z przyczyn są rentowności amerykańskie, powrót blisko 2,40. Nie wiem, jak to wygląda na ten moment. Natomiast do czego zmierzam? Bo to jest kwestia, która będzie istotna z perspektywy tego, o czym mówiliśmy podczas sesji teoretycznej we wtorek, tak? Czyli podaż, która tutaj była widoczna, okej, no była reakcja. Natomiast nas już nie interesuje to, co się wydarzyło w historii, nas interesuje to, co się dzieje. I kwestia związana z tym, że czekamy teraz z perspektywy wykresu godzinowego. Zaraz zejdziemy na niższy horyzont czasowy, być może tam się coś uda. Teraz czekamy na co? Jeśli ktoś był we wtorek albo przed chwilą słuchał, to na co teraz czekamy z perspektywy tradujących na wzrost wartości na dolarze z jenem? Na co czekamy? Ja czekam na odpowiedź i łyk kawy. No czekamy na to, żeby filtr nam się tu pojawił. Żebyśmy mogli mówić o tym, że już tutaj jest ten popyt po wybiciu. Bo tu jest sama w sobie strefa popytowa wynikająca z tego, jak wychodziliśmy do góry, ale ona jest w połączeniu idealnym tutaj. Oczywiście o tym, czy to jest idealne, czy nie, to się okaże po egzekucji i po wyjściu z pozycji. Do czego zmierzam? Podwójny filtr nam jest potrzebny. Na zasadzie wyszliśmy górą, pierwsze cofnięcie nie może sięgnąć tej żółtej strefy. Jeśli chcemy ją próbować jakby w cudzysłowie z automatu wykorzystywać. Musi być próba podbitki, dopiero druga cofka może być w kierunku wybitej podaży. Jaki jest problem? Bo tak jak ja wspominałem we wtorek, nie ma czegoś takiego jak święty graal, a zwłaszcza dzisiaj z perspektywy końcówki miesiąca należy uważać po prostu, tak? Nie obserwować i w ciemno czekać na to, że coś nam się tutaj zadarzy i o, bo to musi tak być i koniec. Tylko z szerszej perspektywy, wziąć kontekst, to o tym kontekście, tak jak żeśmy mówili we wtorek, o tym kontekście w ramach naszych sesji live będziemy dużo mówili, czy dużo w ogóle mówimy. No bo jak będziemy próbowali grać w ciemno, wszystko co widzimy na wykresie, no to będzie, jest takie powiedzenie, wszystko to miód, tak? Tak używając ładnych słów. W związku z tym, jeśli gdzieś z tyłu głowy mamy informację dotyczącą tego, aha, dzisiaj koniec miesiąca, dobra kwestia manipulacji, to być może, a wiemy, że najwięksi będą próbowali dokonać swoich biznesów w okolicach fixingu w Londynie, w związku z czym zwłaszcza należy uważać między 16.40, 16.30, 16.40, a 17.02, kiedy już ci, którzy mieli dostać informacje na tych dużych deskach, dostali te informacje i oni już wiedzą, co będzie grane przez najbliższe 20 minut, tak? Zwłaszcza z perspektywy, jeśli otrzymali duże zlecenia, to oni wiedzą już, jak zrobić odpowiedni frontlining, to o tym Państwu nie muszę mówić. W związku z tym na to czekamy z perspektywy dolara z jenem. Proszę się nie martwić, bo ja na podglądzie mam na innym monitorze euro-dolara. Jesteśmy 18,55, także spokojnie. Tam na Edku jeszcze nam się nic nie dzieje, żeby nas miało wykonać na czymś. No to zajdźmy sobie w takim razie na piątkę i zobaczmy, czy tutaj z perspektywy piątki możemy mówić o czymś. Znaczy to myślę, że kwestia tej konsolidacji mówi wszystko za siebie, czyli musi zostać nam godzina. Czyli w ramach wykresu godzinowego
pierwsze cofnięcie nie powinno sięgnąć żółtej strefy. Teraz może paść parę pytań, może paść parę pytań na zasadzie, ok, czemu ta żółta strefa, a na przykład czemu nie ten poziom tutaj, tak? Wydaje mi się, bo za chwilę się okaże, że zatrzymamy się, aha, już się na tym poziomie akurat nie zatrzymamy, całe szczęście. Wybity, wybity. Do czego zmierzam? To nie jest tak, że my na pewno wiemy, co jest z potencjałem. Dlatego ja używam nazwy potencjalną, tak? Bo to nie jest jakiś jeden super patent na to. Byłby na to super patent i moglibyśmy mówić stuprocentowo, że to nie jest potencjalne, tylko że to jest strefa popytu i podaży, gdybyśmy my byli odpowiedzialni za duże zlecenia i my byśmy je składali. Tak? Teraz kwestia, dlaczego tutaj wydawało się, a widać po reakcji przynajmniej pierwszej, że w miarę logiczne założenie, no mianowicie mogła tu być potencjalna podaż, biorąc pod uwagę ten ruch do góry, który był i tutaj można znowu kontekst sugerować się tym, że tu był popyt, w związku z czym tu był punkt decyzyjny w momencie, kiedy testowaliśmy to miejsce, w którym rynek podjął decyzję, przeważyła ilość zleceń podażowych i zepchnęła ceny niżej. To w tym miejscu był ten punkt decyzyjny, tak? W tej strefie. Według mnie. Ok. Z perspektywy ewentualnie podażowej w przypadku dolara z jenem, skoro ta podaż została wybita, to patrząc na lewą stronę wykresu, pewne rzeczy sobie możemy pousuwać. Patrząc na lewą stronę wykresu, najpierw z perspektywy wykresu dziennego zobaczmy, no to kwestie związane z ewentualnie widoczną, potencjalną głową z ramionami, tak? No bo tutaj pewnie wszyscy widzimy i zadajemy sobie pytanie, czy ta uwielbiana formacja może ewentualnie mieć tutaj rację bytu, tak? No to tutaj kwestie związane z tym, gdzie mogłoby się tworzyć w tej chwili prawe ramię w odpowiedzi na to, co widzimy z lewej strony, czyli przekładając to okolice 112, 80, 113, musielibyśmy intradayowo poszukać miejsca, czy tam jest widoczna jakaś potencjalna podaż, tak? Bo popyt już wiemy, na co czekamy. Natomiast tak jak ja wspominałem, ja lubię mieć dwa scenariusze. Nawet nie z perspektywy, że chciałbym ten drugi scenariusz tradeować, tyle tylko, że mając dwa scenariusze, czuję się bezpiecznie na zasadzie takiej, że chociaż wiem, gdzie mam uciekać, a nie albo gdzie spodziewać się reakcji rynku, a nie ślepo wierzyć, że jeszcze 500 pipsów pojedziemy do góry. No to skoro mówimy o poziomach w okolicach 100, 112, 80, 113, no to są poziomy związane z tym, co widzimy tutaj. No i widzimy, że mamy też przekładkę dalej w lewą stronę. Czyli kwestie związane tak naprawdę z niebieską linią, czyli kwestie też w powiązaniu z wykresem tygodniowym. Ok, kwestie koloru wyjaśniałem we wtorek. To nie jest tak, że Piotrek ma tutaj tęczę na wykresie. Czyli najprawdopodobniej kwestie związane z próbą ataku na te poziomy. Pewne rzeczy pousuwamy, też nam będą zbędne. Czyli na przykład to jestem w stanie pomyśleć o tym poziomie tutaj, jako o ewentualnym poziomie, gdzie rynek może próbować szukać płynności w postaci potencjalnej puli stop lossów na tym poziomie, tak? Okay. I interesuje mnie, czy tutaj znajdę coś, co mogłoby mi powiedzieć o tym, że jest tam jakaś potencjalna. Tu, potencjalna podaż. No to weźmy to, rozszerzmy i zaraz będziemy widzieli, czy tam ewentualnie jesteśmy w stanie coś znaleźć. I tak prawdę powiedziawszy, jak się przypatrzymy, to już pomijam kwestię, że tu jakaś głowa z ramionami.
A propos głów z ramionami, to im mniej charakterystycznie ona wygląda, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie wypełniona. Zresztą a propos wtorkowych spotkań, to ja wspominałem, że na temat głów z ramionami tam kilka ciekawostek sobie powiemy. Czyli interesuje mnie kwestia, czy tutaj coś widzę z perspektywy ewentualnej podaży, gdyby rynek zaatakował i wybił tą pulę, potencjalną pulę stop-lossów, skąd mnie się wydaje, że tutaj jest potencjalna pula stop-lossów, ze względu na to, że to jest ten ostatni cykl, w którym tutaj zeszliśmy na dół i jeśli jakieś shorty przy obecnym wzroście zostały, które czekają na niższe ceny, to prawdopodobnie biorąc pod uwagę to nieudaną głowę z ramionami, to wybicie tutaj ma prawo powyżej tych poziomów, a tak na te poziomy kwestia znalezienia stop-lossów, czyli jak poszukamy tutaj stop-lossów, tak, czyli że zaatakujemy coś, a będziemy kończyli górnym cieniem na przykład, to gdzie moglibyśmy po tych stop-lossach tutaj, gdzie moglibyśmy w tym rejonie tej starej głowy z ramionami szukać ewentualnej podaży. No i tu jest kilka sposobów, bo to jest albo kwestia tego, jak wyglądała próba wzrostu i później jak spadaliśmy, tak, no to widzimy, że kwestia tego, o czym mówię w tej chwili, taka dość ciekawa jest w tym miejscu. Dlaczego w tym miejscu? No bo nadbiliśmy ten ostatni dołek i tu jest podwójny swing, ok? Nadbiliśmy ten dołek i tak naprawdę później próbując wracać, to już były szczyty, stąd kwestia związana z pulą stop lossów. No to próbując to jak najbardziej uprościć, interesuje mnie ta podstawa tutaj i kwestia tego, co widzę po lewej stronie, jak ta głowa z ramionami, ewentualnie jeśli już chcemy się posługiwać głową z ramionami. Czyli to jest zasięg między tak naprawdę 113 poziom psychologiczny, miejsce logiczne, gdzie podaż może się znajdować i 113,26, tak? I biorąc pod uwagę te poziomy, w momencie, kiedy będziemy się zbliżali, bo w tej chwili to my mamy jakieś 60-65 pipsów do tego poziomu, no to warto będzie zejść na niższy horyzont czasowy i wewnątrz tej strefy poszukać czegoś na 5 minutach albo na minutach, żeby mieć poziom odniesienia, jeśli chodzi o egzekucję ewentualną, żeby zacieśnić jeszcze bardziej ewentualny poziom wejścia do różnicę między poziomem wejścia a stop lossem, tak, i żeby to R, na którym nam tak najbardziej zależy, wyjściowo wyglądało jak najlepiej. Później to zawsze życie weryfikuje, to zawsze powtarza. Mariusz, dokładnie tak jest i można to znać pod nazwą korony i właśnie Paweł Śliwa o tym bardzo fajnie mówi. W 100% się zgadzam. Także broń Boże tego nie neguję, zresztą z Pawłem się bardzo dobrze znamy. Ale tak jak mówię, kwestia nazw, to ilu traderów w pokoju, tyle może być nazw. Nieważne, jakie nazwy używamy, ważne, żebyśmy rozróżniali i wiedzieli, o czym mówimy. Okay? Z drobnymi różnicami bardzo podobne, prawda? Niewielkie różnice tam są, a to na ostatnich, zresztą z Pawłem się widziałem tydzień czy dwa tygodnie temu, ale na kawcach żeśmy też wymieniali poglądy na temat naszych drobnych różnic, ale to nie na teraz. Anyway. Czyli wiemy z perspektywy dolara z jenem, na co, w którym miejscu czekamy, jeśli chodzi o potencjalne shorty, no to bliżej 113, ok? Jeśli chodzi o potencjalne longi, no to czekamy na to, żeby nam rynek czasem nie zrobił psikusa i nie zrobił pierwszego retestu już teraz, bo wtedy, jeśli zrobimy to z filtrem na 2, to tutaj w okolicach 112,07 111,95, jeśli to kwestia potencjalnych longów na dolarze z jenem. Jedna rzecz związana z tą pulą stop lossów,
OK? Bo to też jest istotne, bo to nie jest tak, że zawsze my sobie wszystko wyrysujemy i rynek idealnie w punkt do nas i rynek do nas w punkt dojedzie, bo my sobie tego życzymy, tak? Kwestia, na którą warto zwrócić uwagę z perspektywy tego zawsze, co się działo z lewej strony, bo my możemy poszukać tutaj stop lossów. OK? My możemy poszukać tutaj stop lossów. Problem z tym, że nie dojedziemy tutaj. Okay. To też jest istotne, żeby wiedzieć, jak do czegoś takiego się przygotować. Ktoś ma jakiś pomysł? Albo po prostu ktoś ewentualnie działa w ten sposób i wie, jak to kwestia tutaj, w związku z tym, że tak naprawdę to my tutaj robimy sesję live i jak tylko coś nam się zdarza, to tutaj ja realizuję te pozycje, natomiast na razie cierpliwie na Edku czekamy, Edek coraz bliżej naszych poziomów, bo Edek już jest 18.43, także być może kwestie związane z ewentualnym otwarciem pozycji będą miały miejsce. Natomiast kwestia edukacji jest bardzo istotna, tak? Jakby po to się też spotykamy, żeby... To nie jest tak, że... Ja z wami spotykając się, to kwestia utrwalania, kwestia wiele razy ktoś z Państwa coś dopowie, tak samo się uczę. To co, wiemy jak ewentualnie podejść w momencie, kiedy rynek szuka stop lossów, a nie dojeżdża do poziomu, na który czekamy? I to jest bardzo prosta kwestia. Może się okazać, że rynek pojedzie po stop lossy, a nie zahaczy naszej podaży, tylko zawróci, no to powinna być szansa na to, że wydarzy się to, co widzieliśmy z lewej strony po nieudanym wybiciu górą, tak, czyli zejście niżej i wtedy, jeśli teraz jesteśmy na godzinowym, to wtedy zejście na niższy horyzont czasowy i tu na pewno będziemy mieli potencjalną podaż wynikającą z niższego horyzontu czasowego. Oczywiście podaż wynikająca, bo to nie będzie podaż w oparciu o wyższy horyzont czasowy ta tutaj, tylko będziemy próbowali się dopasować do sytuacji, którą widzimy z lewej strony na bazie niższego horyzontu, oczywiście obarczona wyższym ryzykiem, ale jest szansa na to, że tutaj dystans do między otwarciem a stop lossem będzie bardzo niski i że wyjściowo te 3R w miarę szybko będzie ewentualnie do osiągnięcia. Dobra, czyli dolara z jenem też mamy ogarniętego. Były dwa pytania o gold i GBP/USD. GBP/USD, przyznam szczerze, że mam problem z określeniem tego, co chcą zrobić, tak? I tutaj jakby kwestie związane z tym, co widać w przeszłości, gdzie zareagowaliśmy 2 miesiące temu. I pytanie teraz, czy... Bo okej, okay, tutaj była jakaś podaż, tak? 2 miesiące temu, no coś musiało się zdarzyć, jakaś podaż musiała być, że górny cień powstał. Tyle tylko, że teraz pytanie, czy to, co się dzieje w tym miesiącu i kwestia, jak my się zamkniemy na koniec miesiąca, czy to będzie kwestia związana z tą podażą tutaj? Okej. Okay. Czy my spróbujemy mimo wszystko wziąć te maksy tutaj. Tyle tylko, że wydaje mi się, ale to mi się tylko wydaje, że jeśli te maksy mielibyśmy brać, to powinno się to odbyć w tym samym, znaczy w następnym miesiącu od razu, tak? Natomiast następny miesiąc był taki ni w gruszkę, ni w pietruszkę. Tyle tylko, że o jakiejś dużej podaży no, będzie można mówić tak naprawdę w momencie, kiedy wybijemy doły tutaj. Tak? W związku z tym, że czasami jest tak, że jak brakuje czegoś, to najprawdopodobniej najlepszą odpowiedzią jest kwestia, że tutaj będzie kwestia konsolidacji jakiejś takiej, tak? Z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. To nie zmienia faktu, że na intraday zapewne w jedną i w drugą stronę powinno być sporo możliwości. Pewnie większość z nich będzie ciężka do wykorzystania ze względu na wariackie zachowanie funta. No ale dobrze, że jest jakaś zmienność, bo na niektórych parach no, można narzekać na brak zmienności. Jaki mam problem i z czego on wynika w przypadku funta, idąc dalej tym tropem, a mianowicie kwestia tego, co widziałem tutaj z lewej strony, ok? Tu muszę podnieść trochę, przepraszam.
aż dotąd. Kwestia tego, co widziałem tutaj z lewej strony, no i bardzo blisko jesteśmy tych poziomów, ale jesteśmy też, czy próbujemy wrócić. Ta linia jest wyrysowana w specyficzny sposób. Chodzi o to, że ma chodziło mi o to, żeby miała jak najwięcej punktów stycznych, tak? Jest taką, taki obrazuje mi kwestię próby zdobycia przewagi przez którąś ze stron. No i tutaj wydawało się, że niedźwiedzie będą próbowały, teraz to pomogło trochę popyt, no i tak naprawdę jest kwestia dzisiaj, gdzie my się zamkniemy, bo wiemy, że funt równie dobrze może być dzisiaj 200 pipsów niżej jeszcze. Wczoraj i przedwczoraj mieliśmy odrobinę fajerwerków na funcie z takimi mocnymi wstrząśnieniami ze względu na informacje, które napływały na rynek odnośnie Brexitu. Okay. Więc no jestem bardzo ciekaw. No z perspektywy tradujących na spadek wartości na funcie, no kwestia, żeby ten tydzień zamknął się poniżej maksów z zeszłego tygodnia, najlepiej poniżej zamknięcia z zeszłego tygodnia, czyli najlepiej poniżej 33,28. No to jest, co by nie powiedzieć, 150 pipsów do tego poziomu i raptem troszkę powyżej 24 godzin, 36 godzin powiedzmy. Także zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało z tej perspektywy. I funt już dzisiaj rozpoczął w trakcie sesji azjatyckiej marsz na wyższe poziomy i to jest, no powiedziałbym, ciekawa kwestia, że Azjaci już tutaj próbowali po swojemu tradować funta. Dla mnie dzisiaj to jest kwestia tego, jak będziemy się zachowywali w okolicach albo wczorajszych maksów, albo wczorajszego zamknięcia, dzisiejszego otwarcia, znacznie bardziej istotny. Tyle tylko, że jeśli tutaj zejdziemy poniżej tego maksa wczorajszego, zanegujemy tego maksa wczorajszego, to intraday, zaraz będziemy szukali tego, to intraday może się okazać, że tutaj na te kilkanaście pipsów będzie szansa na próbę podejścia z tej strony rynku. Natomiast od strony ewentualnie długich pozycji, no to tak naprawdę jak się tutaj przypatrzymy, no to no niestety nie wcześniej niż w okolicach 33,40, 33,20, czyli to miejsce, z którego próbujemy tutaj wychodzić górą, bo gra idzie o punkt decyzyjny, który miał szansę być w tym miejscu i tu była reakcja w dniu wczorajszym. Okay. Stąd mówię, że jeśli wrócimy pod ten poziom, to rynek może potraktować to jako stop lossy i spróbować zareagować, tak? Ale jeśli dojdzie do zamknięcia powyżej tego poziomu, to zaraz mamy kolejną podaż, odrobinę wyżej, potencjalną podaż. Także w przypadku funta i ewentualnych longów, to tak zwane buy deep byłoby lepsze niż próba tradingu breakoutów, tak? W związku z czym to, o czym wspomniałem, 33-40 poziomy związane z wykresem tygodniowym, niebieska linia, albo kwestia poczekania na zamknięcie miesiąca i tygodnia, bo w przypadku no, obecnego miesiąca, to dzisiaj kończymy miesiąc, a jutro kończymy tydzień, tak? I ten jeden dzień na wykresie miesięcznym no, może mieć spore znaczenie. No to zobaczmy tego funta z perspektywy intraday. Zobaczmy tego funta z perspektywy intraday. Wstawmy sobie linię związaną z wczorajszymi maksami. 477. No i kwestia tego, że widzimy, co rynek próbuje bronić w tej chwili, tak? No to zejdźmy niżej. Tutaj akurat dla mnie może być problem. Bo tutaj szanse na podłączenie się będą miały longi. Niech mi ktoś powie z perspektywy
intraday, dlaczego szanse na podpinkę tutaj mają longi w momencie, kiedy spróbujemy jakieś stopy tutaj intradayowe wyrzucić. Nie było testu. Zwłaszcza, że mamy filtr podwójny. No zobaczymy tego funta. Przy bardzo niewielkim ewentualnie ryzyku. Być może, że tutaj. Chociaż bliżej mi do shortów na funcie. Bliżej mi do shortów na funcie. Zobaczymy. Ale no, z perspektywy tego bardzo krótkiego horyzontu czasowego. Nie wygląda to najgorzej z perspektywy longów. No niech ten funt nam zostanie na wierzchu. Zobaczymy w przypadku ewentualnego ataku. Jak to będzie wyglądało. Zobaczmy tylko, ja nie wiem, czy będzie dla Was widoczne, jest widoczna dla Was kwestia. Kwestia związana z rentownościami. Jesteśmy na 2,40 na rentownościach, a indeks dolarowy może zacząć mieć problemy w okolicach 93,40, na to warto byłoby zwrócić uwagę. Natomiast jeśli oczywiście rentowności w cenach zamknięcia na koniec miesiąca wyjdą powyżej 2,40, to będzie wydaje się niezły sygnał dla dolara i być może, że to będzie rozpoczęcie z tej perspektywy próby podejścia pod Fed, tak? Czyli że gdzieś najbliższe 10 dni, 2 tygodnie, gdzieś tam ciężko, bo ciężko, ale ten dolar będzie ewentualnie na dołkach podkupywany, tak? Jedna rzecz od strony Fedu. Jakby nie mają nic do stracenia, mogą podnosić do bólu te stopy, dopóki dolar traci po każdej podwyżce na wartości, no to przecież stopy można podnosić, nie? I wtedy, jeśli przyjdzie kryzys, to Amerykanie będą jedynym tym krajem, który na spokojnie będzie miał z czego obniżać cała reszta. Ale to zawsze było tak, że jak Amerykanie mają katar, to reszta świata ma zapalenie płuc, tak? To zawsze tak było. No i funt, bo patrząc na euro-dolara czy na funta z dolarem, dobrze czasami rzucić okiem na to, co się dzieje na eurofuncie i przyznaję szczerze, że wczoraj spodziewałem się odrobinę innego zamknięcia na eurofuncie. Inaczej, spodziewałem się troszeczkę mocniejszego euro, a nic takiego nie nastąpiło. I tu są za chwilę byki na euro mogą sobie zrobić, utrudnić bardzo sytuację, bo to jest kwestia tego, co widzimy z lewej strony. Tak? I dopóki jesteśmy powyżej. Wiecie co, ja tutaj zrobię mały porządek. I dopóki jesteśmy w cenach zamknięcia powyżej 8,750, 8,720, to wszystko jest powiedzmy w porządku, tak? Ale jeśli pozwolą sobie, okay, jeśli pozwolą sobie na odpuszczenie na koniec miesiąca, to za chwilę się okaże, że rynek będzie chciał poszukać tych stop lossów. Być może rynek będzie chciał poszukać tych stop lossów i nagle na wykresie tygodniowym okaże się, że jesteśmy poniżej bardzo istotnych poziomów. OK, wystarczy, że poszukamy stop lossów i w cenach zamknięcia i się okaże, że to nie były tylko stop lossy i się nagle okaże, że zamykamy się gdzieś tu. Kwestia spróbowania poprawki. Tu jest potencjalny popyt, tyle tylko, że ten potencjalny popyt, który będzie próbował podejść do góry, automatycznie trafi na tą podaż tutaj, tak?
bo to też kwestia potencjalnej strefy popytu w dużej mierze zależy od tego, w którym miejscu się znajduje, tak? I nagle tutaj tradujący na wzrost wartości na euro obudzą się z ręką w garnku, że się tak wyrażę. Natomiast bez dwóch zdań, dopóki jesteśmy powyżej tych poziomów, to intradayowo i tak też robiłem wczoraj, tak też będę robił w dniu dzisiejszym, próba poszukania tutaj w tych okolicach długich pozycji, no jest rzeczą naturalną, bo to jest logiczne miejsce, zwłaszcza, że z perspektywy wyższego horyzontu czasowego to jest logiczne miejsce i dopóki jesteśmy powyżej tych poziomów, to próba ich obrony będzie miała miejsce. I to jest kwestia dla mnie bardzo ciekawa z perspektywy tego, jak wyglądamy na euro-dolarze i jak wyglądamy na funcie z dolarem. Dlatego też przed chwilą powiedziałem, zanim przeszliśmy na euro-funta, dlatego też powiedziałem z tej perspektywy, że trochę mi bliżej do shortów na funcie, bo tutaj ewentualnie jest pole do popisu poprzez euro-funta, tak? To zobaczmy, jak już zaczęliśmy tego eurofunta, to zobaczmy sobie z perspektywy wykresu dziennego, co, gdzie, jak i po co ewentualnie. No i kwestia tutaj związana z potencjalną konsolidacją. Okay. No jesteśmy blisko coraz bliżej. Na dziennym musimy mieć ogarnięte to kolorem zielonym. Intraday. Ewentualnie jakiś kanał. I to, co bym chciał zobaczyć, to próba agresywnego wyjścia w dół z kanału. Intradayowo. Próba agresywnego wyjścia w dół z kanału, ale końcówka, żeby świeca, oczywiście to życzeniowo, ale czasami się spełnia. I żeby ta świeca wyglądała tak jak ta tutaj, tak? Czyli dolny cień poniżej dolnego ograniczenia kanału, a zamknięcie wewnątrz kanału i ewentualnie to byłaby szansa na longi. Zazwyczaj jeśli wybijamy jakąś linię, potrzebne nam są dwa punkty do tego, żebyśmy mogli sobie linię rysować, to w momencie, kiedy w zależności od tego, w którym miejscu jesteśmy, tak dochodzi do przebicia tej linii, to pierwszym celem jest dwójka zazwyczaj, to tak teoretycznie, żeby też wiedzieć, bo czasami, ja wiem, że jest tak, że czasami, znaczy, mówi się i jest mówione, czy w książkach jest napisane, pozwól zyskom rosnąć i miej szybko straty, o ile z tym drugim rzeczywiście się zgadzam, to z tym pozwoleniem na wzrost zysków, no to jest kwestia, że jak nie mamy opracowanego planu wyjścia, to bardzo szybko zyski, które ewentualnie mamy, mogą nam uciec, bo ja znam osoby, które na przykład zaplanują sobie, że wychodzą na takim i takim poziomie i nie ma siły, żeby coś zmienić, nawet jak braknie 2 pipsy i zaczyna się cofać, to nie, bo dojedzie do tego poziomu, tak? A dobrze wielokrotnie sami pewnie z doświadczenia wiemy, znaczy ja sam wiem z doświadczenia, jak to jest, że swojego czasu miałem takie podejście, no jak 2 pipsy brakło mi do celu, to za chwilę tam dojadą, tak? A później tylko patrzyłem, jak topnieje to wszystko no ale to znamy z autopsji, także to jest kwestia też posiadania scenariusza i kwestii, jak się mamy zachować w momencie, kiedy no brakło do naszego celu i co dalej, tak? Dobra, bo my musimy sobie spojrzeć na ETK. Czyli w ramach naszego tego portfela edukacyjnego tutaj, zgodnie z tym, o czym żeśmy sobie rozmawiali, w ramach żółtej linii tutaj wyznaczonej okolica 18-26, kwestia złożenia zlecenia.
kwestia jakiegoś stop lossa, który nam jest potrzebny w okolicach 18-14. Ok. Szybki rzut oka na rentowności. Jeszcze poniżej 2,40, także zobaczymy. Problem, jaki może się tutaj pojawić ewentualnie, to na przykład słabe dane dotyczące inflacji, publikacji, których będziemy mieli o 11. Styl, w jakim dojeżdżamy, daje odrobinę do myślenia. Lepiej, gdybyśmy dojeżdżali na zasadzie takiej, że każdy pokonany poprzedni dołek jest z automatu testowany. Ten na przykład nie był testowany, tak? Pokonanie tego poziomu też chyba nawet dobrze nie sięgnęliśmy tutaj. No, ten styl dojazdu pozostawia troszeczkę do życzenia. Natomiast dobrze, gdybyśmy tutaj zaczęli to powoli łagodzić. W innym przypadku może być problem, chociaż możemy to zmienić na zasadzie ściągnięcia, ale musielibyśmy wtedy non-stop przyglądać się Edkowi. A chciałbym jeszcze o Goldzie dwa słowa powiedzieć. No ale chyba będzie trzeba tak zrobić, że ściągniemy zlecenie, a poczekamy na reakcję na tym poziomie, na wykresie minutowym, ewentualnie pierwsza odwrotna będzie otwierała. Nie wiem, czy to nie będzie zdrowsze wyjście. Biorąc pod uwagę kwestię, w jaki sposób tutaj dojeżdżamy, a jak to wygląda dojazd na godzinowym? Jeszcze gorzej. No ale w kwestiach ruchu bocznego bardzo często tak jest. W jakiś sposób sobie muszę to wytłumaczyć. A celem 55-65. Dlaczego 55-65? Bo w dniu wczorajszym pierwsza podaż była w okolicach 65, a mianowicie w tym miejscu. Okay, po tym zejściu w dół nie było testu, w związku z czym dojazd do tego stanowił podaż, którą dzisiaj spróbowaliśmy wybić. Jest coś na tej zasadzie. W związku z czym próba podbicia ewentualnie no, powinna się spotkać z reakcją na tym poziomie, ale to i tak jest 3R. Jakie są tutaj zagrożenia w przypadku podejścia pod tą długą pozycję, a mianowicie na przykład kwestia, gdybyśmy chcieli zrobić tutaj jakąś, pomierzyć to sobie w jakiś najprostszy sposób, no to od razu widać, że wygląda to słabo. Tu jest kwestia, jeszcze raz wytłumaczę, kwestia podejścia pod tą pozycję wiąże się z tak zwanymi złamanymi swingami w bardzo logicznym miejscu, a mianowicie kwestia, stąd spadaliśmy, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny. Wyjście powyżej, retest, próbujemy trzymać te poziomy. Zrobiliśmy coś na zasadzie dołka, odjazd, poprawiliśmy wczoraj, w związku z czym ten dołek poprzedni myślę, że ma szansę być broniony, zresztą pewnie ten układ Państwo również znają. Jakby ze względu na kwestię niskiego ryzyka, tak, bo wielkość pozycji do dystansu, do stop lossa, do wielkości portfela jakby bezstresowo umożliwi mi w przypadku, gdyby zawracali, podjęcie decyzji o tym, żeby jeszcze raz longa zająć, ewentualnie jeśli zjadą poniżej, wiadomo, bez podwójnego testu, to znaczy z tym filtrem, no to kwestia uaktywnienia się tym razem od strony podażowej tej starej podaży, próba dojazdu ponownie do tego miejsca i tu będą kwestie związane z krótkimi pozycjami. Natomiast dopóki ten poziom nie jest złamany, jest to bardzo logiczne miejsce, zwłaszcza, że ten szczycik tutaj z lewej strony
ma swoją historię, bo to jest Europejski Bank Centralny. Ok, i wielokrotnie tego typu poziomy reagują w dłuższym horyzoncie czasowym i na to trzeba zwrócić uwagę. Także zaraz zobaczymy, czy rynek zwróci na to uwagę. Bo może być też dyskusja, że no, testowaliśmy dwukrotnie, powinno runąć. Tak? No, może runąć, natomiast jest to na tyle logiczne miejsce, że dopóki jesteśmy powyżej, to zobaczymy, czy tradujący na wzrost wartości euro, czy będą bronili tego miejsca i tyle. Najpierw trzeba tam dojechać w ogóle, tak? Hitem dnia wczorajszego był Bitcoin bez dwóch zdań i kwestie tego, jakie wydarzenia miały miejsce na Bitcoinie. Różne giełdy, różni dostawcy płynności różnie kwotowali w dniu wczorajszym minima osiągnięte. Także tutaj wydaje się, że próbując odrobić zadanie domowe należałoby sprawdzić, bo te minima na niektórych giełdach sięgały poziomu 8500, 8400 z tego co ja wiem. Tu mamy akurat na tych minu 9600 minimum tylko i z perspektywy próby zanalizowania tego, co się działo, myślę, że tutaj by trzeba było odrobić zadanie domowe, żeby nie było tak, bo my niestety jesteśmy, no, jesteśmy tylko ludźmi i w bardzo wielu wypadkach lubimy nie brać odpowiedzialności za swoje czyny. Do czego zmierzam, że ktoś będzie analizował bitka na przykład tylko i wyłącznie na bazie jednego wykresu, ok? I gdzieś zostanie wyrzucony z rynku czy coś takiego i no, to, ten wykres to mi słabo pokazał. Nie, myślę, że w wypadku akurat Bitcoina trzeba odrobić swoje zadanie domowe, wziąć odpowiedzialność, przewertować kilka innych miejsc, żeby porównać ceny, jak to wyglądały. Zresztą obroty chyba w dniu wczorajszym na Bitku na wielu giełdach były historycznie wysokie. Czy to może oznaczać, że jesteśmy gdzieś w okolicach szczytu? Nie wiem, natomiast ta wysoka kwestia wysokiej fali. Przepraszam, bo wczoraj było tu 980, ale tak jak mówię, ja widziałem w niektórych miejscach i 8600 i 8500. Także tutaj należy uważać. Czy jesteśmy w okolicach szczytu? Nie wiem, natomiast jeśli historycznie, bo tak ja o tym wspominałem, a propos Bitcoina mogę mówić tylko z perspektywy wykresu. Jak mnie ktoś zapyta o jakby bebechy w cudzysłowie, no to będzie problem, nie jestem tutaj dobrym partnerem do rozmowy. Natomiast historycznie z perspektywy wykresu 30% w dół i było zbierane, tak? I tak to wyglądało mniej więcej wczoraj, że 25% od szczytu chyba oddali i zostało to bardzo szybko pozbierane, bo moment z 8600 zrobiło się 9410, wrócili na Bitcoinie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno jest zmienność, tak? To jest rzecz istotna. Ja myślę, że 7500 na ten moment, czyli tak jak mówiło się o Bitcoinie, jak szedł do góry, tak? 5, 7, 500, 10. Tak teraz jak będzie spadał, no jak będzie poniżej 10, no to 7500, 5, 2,5. Natomiast mój kolega zwrócił mi uwagę wczoraj, mówi Piotrek, jak to ewentualnie miałby być, bazując na obrotach i tak dalej, możliwy szczyt, to dlaczego nie mieliby oddać na przykład, bazując na FIBO, tak? 76, 88. No, ale to zwłaszcza, że tam była mała paniczka w związku z tym też chyba, że jedna giełda się przycięła, tak? A to nie znam super tych szczegółów, jak to się sytuacja wyjaśniła. Znaczy jedna giełda, no największa, Coinbase się tam zawiesił. I tak to wyglądało. Gold, wiem, że mamy porozmawiać jeszcze o goldzie. Zaraz tego golda dziś ogarniemy, tylko Edek. Niech nam się tu spróbuje ogarnąć. No i w tej chwili najlepiej jakby zaatakowali i zakończyli dolnym cieniem w kanale i wyszli górą z kanału i takie tam. Myślenie życzeniowe. Czy są pytania?
No, to teraz tak zwana pozycja na modlącego. Niech idą do góry. Niech idą do góry. Natomiast w przypadku wyrzucenia tej pozycji, to istotna kwestia, jeśli złamią te maksy związane z Europejskim Bankiem Centralnym, to zanim, w moim wypadku, zanim podejmę decyzję o ewentualnym wejściu w skrótki strony rynku, no to proszę pamiętać, że z mojej perspektywy, z perspektywy tego naszego edukacyjnego portfela, tutaj będzie kwestia związana z tym, że najpierw będę chciał zobaczyć filtr w postaci, to będzie główne założenie, tak? To może ewoluować w ciągu dnia czy w dniu jutrzejszym, natomiast z perspektywy czy końcówki miesiąca, czy końcówki tygodnia, no jakby kwestia trochę restrykcyjnego podejścia, tak? Chyba, że coś na niższych horyzontach będzie tak wyraźnego, że po prostu będzie grzechem nie wykorzystać tego, ale rzadko kiedy coś takiego się zdarza na rynku walutowym. Na razie można powiedzieć, że odrobina tak, jakbyśmy chcieli, tylko tyle, że jest to wykres minutowy i ten dolny cień za chwilę może zostać wyrzucony. Co potrzebuje? Oczywiście, jeśli będzie stop loss, no to nie ma dyskusji, jest stop loss i tyle. Natomiast z perspektywy próby ogarnięcia tematu, gdyby chcieli zyskiwać z tych poziomów, no to przede wszystkim kwestia powrotu powyżej tego zielonego poziomu związanego z tym Europejskim Bankiem Centralnym, czyli próba powrotu w okolicy 18,38, 18,40, co byłoby już jak na nas tutaj w związku z tą pozycją sukcesem, bo to byłoby już 1,5 R i można byłoby się zastanawiać nad pracą ewentualnie ze stop lossem. Oczywiście każda pozycja to jest kwestia indywidualnego podejścia z mojej strony. Natomiast jakby jednym ze standardów, chociaż mówię, to jest indywidualnie, jak się mogę tak wyrazić, case by case. Jeśli to jest wyjściowy dystans między otwarciem a stop loss, moment. Jeśli to jest wyjściowy dystans między otwarciem a stop lossem, tak? I minimum, załóżmy, że minimum to jest 3R i załóżmy, że mówimy o krótkich pozycjach, no to jak rynek po otwarciu jest w tym pierwszym boksie, czyli w ramach zmienności, którą ja mam założoną co do otwarcia i stop lossa, okay, w ramach tego pierwszego R, no to tutaj musi mieć trochę luzu ta pozycja, tak? No. Chyba, że coś by się zadziało, że nagle się cofają i nie czekam na stop lossa, tylko wychodzę wcześniej, ale zakładając w większości przypadków robię w ten sposób, że ta pozycja tutaj musi mieć luz, w drugim erze też musi mieć luz. W momencie, kiedy zaczyna ruszać trzeci R, to w zależności od dystansu, który mi został do celu, okay, czyli załóżmy, że jesteśmy gdzieś w połowie tego trzeciego R-u, i zostało do celu 4 pipsy na przykład, tak? Okay. No i na tym minutowym zaczyna się dziać, załóżmy, coś takiego, zamiast osiągnąć cel, zaczyna się dziać coś takiego, tak, że jakiś pojawia się dolny cień, czyli już mi nie brakuje 4 pipsów, tylko na przykład zaczyna mi brakować 5 pipsów do celu, 6 pipsów do celu. Do czego zmierzam? Że jakby jednym z podejść moich do tego typu działalności, że ja wiem, że czasami ten cel może braknąć, zwłaszcza w przypadku bardzo niskich horyzontów czasowych, poślizgu o jeden pips czy dwa, a ja gram na bardzo wąskim przedziale, jeśli chodzi o stop i otwarcie, w związku z czym ja nie potrzebuję wielu pipsów, żeby szybko mieć ewentualnie 3R i tak dalej, tak? Ale ja też muszę dbać o to w momencie, jak już jestem w przypadku 3R w trzeciej zakładce. To jak mi brakuje 4 pipsy do celu, to staram się nie oddać więcej niż 4 pipsy. Okej, ma sens? Pewnie, że to jest zamknięcie z ręki, czasami jest poślizg, zwłaszcza jak jest szybki ruch na rynku. Nie będzie tak, że ja nie oddam więcej jak 4, czasami oddam więcej jak 5 i 6. To jest inna sprawa. Natomiast myślę, że to, jeśli komuś się przyda, to będzie fajnie. Będę zadowolony. Spróbujmy ogarnąć kwestie związane ze złotem w jakiś sposób, bo było pytanie.
Ja z pamięci Państwu powiem, że złoto to jest kwestia 12,90. Gdyby był test w dniu dzisiejszym i na niskim horyzoncie czasowym, gdybyśmy tam zwrócili uwagę na jakąś próbę odrzucenia, to myślę, że byłaby to kwestia próby podejścia pod krótkie pozycje na złocie. I teraz o czym mówię w przypadku 12,90, a mianowicie mówię, tutaj o tych poziomach, zwłaszcza, że jest drugi test już w tej chwili, znaczy drugi swing, gdyby tutaj próbowali podjechać, to myślę, że tu jest są kwestie związane z krótkimi pozycjami, zwłaszcza, że to jest tak naprawdę próba nieudana, jeśli chodzi o wybicie. Zresztą a propos złota, to już od jakiegoś czasu wspominałem, że no gdzieś jedni i drudzy nie mieli szczęścia tak naprawdę z perspektywy tradujących na wzrost czy na spadek wartości. Natomiast jak popatrzymy na wykres dzienny, no wczoraj nam się coś tutaj zadziało, ale najistotniejsze jest to, jak wyglądamy z perspektywy wykresu miesięcznego według mnie, bo jeśli zamkniemy się na obecnych poziomach, to mamy popyt dwa miesiące temu, podaż dwa miesiące temu, podaż w zeszłym miesiącu, podaż w tym miesiącu, mimo tego, że świeca może zamknąć się po pozytywnej stronie, okay, to mimo wszystko tutaj jakoś to propodażowo, może błędnie, ale propodażowo widzę i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy spróbowali przetestować, zwłaszcza z wykresu tygodniowego, to jest dobrze widoczne, gdybyśmy spróbowali przetestować, jest kilka wariantów, tak? Podstawowym jest kwestia poszukania stop lossów w okolicach, cieszę, mam tu jakieś rysowanie, poszukanie tych stop lossów w okolicach 12.00, ok, i być może zebranie się stąd i próba wyjścia górą, natomiast jeśli już poszukamy tych stop lossów, zamkniemy się poniżej, to mamy następną paczkę stop lossów, która według mnie jest jeszcze bardziej atrakcyjna w rejonie 11.30 i wtedy tu mamy ewentualnie strefę popytową wynikającą z wykresu tygodniowego, to wyjście tutaj do góry, jeśli chodzi o tą podaż, tak? Czyli tego typu zejście, wyjście do góry i tu jest potencjalne plus złamane swingi. I to jest według mnie to, na co tygrysy mogą czekać, duże tygrysy. Cierpliwe tygrysy. Także tak by była kwestia związana ze złotem. Ze średniego horyzontu, z krótkiego 12,90 tutaj ewentualnie 12,88, gdybyśmy zobaczyli, to być może, że to by było to. Zwłaszcza, że z dziennego tu mamy taką linię, która jest pociągnięta. Chodziło o to, żeby miała jak najwięcej punktów stycznych. To jak popatrzymy, też Państwu da odpowiedź to moje stwierdzenie a propos tego, że no niefartowne było te ostatnie kilkanaście dni, zarówno dla tradujących na wzrost wartości, jak i na spadek wartości na złocie. Zwłaszcza, że co próbowaliśmy wrócić powyżej linii, to kolejne było zabicie. Próba powrotu powyżej linii, zabicie. Próba powrotu powyżej linii, zabicie. I jedni, i drudzy tak samo. Czy są pytania? Tak. Zasadniczym celem jest 55-65 na ETK-u, tyle, że za 35 minut mamy dane o inflacji i nasze myślenie życzeniowe może zostać, znaczy plany związane z realizacją zysku mogą zostać rozwiane, a jeśli inflacja dopisze, to bardzo szybko te poziomy zostaną osiągnięte, chyba że nas wyrzuci przed inflacją, no to byłby, no kiepsko by było i tyle, no ale będzie się trzeba z tym pogodzić. Z perspektywy wykresu dziennego, co byśmy potrzebowali, to właśnie kwestie takiego dolnego cienia, tak? I
I powiem tak, dojeżdżając do tej inflacji, jeśli będziemy powyżej 38, okay, a będziemy przed publikacją danych, to myślę, że to będzie jeden z tych momentów, kiedy nie będę pilnował, że jesteśmy jeszcze w ramach drugiej belki, tylko już będę pracował ze stop lossem, podsuwając go do góry, albo zostawię stop lossa gdzie jest, no chyba, że za chwilę nie będzie o czym dyskutować, chyba, że będziemy. Jeśli zrobimy dystans, który dzieli nas od stop lossa, czyli powyżej 10 pipsów, to może się okazać tak, że zostawię po prostu połowę pozycji. Połowę zamknę, połowę zostawię na oryginalnym stop lossie i ten nawet jeśli zostanie złapany, to i tak będzie w okolicach zera, tak? Zamknięcie połowy pozycji powyżej 10 pipsów, tak? Bo my mamy coś 10 pipsów stop lossa chyba, czy mniej. Dwanaście. Tu mamy trochę za dużo. Tu jest 10 plus 1, to powinno być 11. I jeśli będzie 11 pipsów albo powyżej, znaczy wszystko co powyżej 11 pipsów, to zamknięcie połowy wiąże się z tym, że zostawienie stop lossa na oryginalnym poziomie, to i tak na jakiś w cudzysłowie keczup w McDonaldzie czy frytki jest szansa, że starczy, tak? W zależności od tego, co tam nam zostanie. I tyle, tak? Także bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Zaraz celem jest przedział 55-65. I znowu, jeśli, muszę powiedzieć jeśli, tak, bo znaczy jakby no nie ma dyskusji, jest kwestia rozpatrzenia z perspektywy błędów, jeśli jest stop loss, ale jeśli docieralibyśmy do danych, będąc w okolicach na przykład, nie wiem, 45-55, ok, być może, że wtedy warto byłoby odrobinę podjąć ryzyka. Być może od spodu przesunąć stopa na jakiś plus ileś tam, a gdyby dane o inflacji były tak o ciupinkę lepsze chociaż, to myślę, że przynajmniej w pierwszej części byłaby reakcja i rynek spróbowałby poszukać jakichś poziomów może powyżej 65. No to, ale to jeśli pozycja będzie w rynku, no to później to już kwestia tego, że im bliżej publikacji danych, wszystko będzie zależało od tego, w którym miejscu jesteśmy, tak? Oczywiście temat się kończy w momencie, kiedy zostaje pozycja złapana na stop lossie przed danymi i tyle. Dolar testuje 112,40, 112,50. Natomiast tak jak mówię, no tutaj z perspektywy poziomu, o którym rozmawialiśmy, wydaje mi się, że skoro już tutaj jesteśmy, okay, skoro już tutaj jesteśmy, to te stopy tutaj mają prawo być celem. No to jest szansa na to, żebyśmy zobaczyli pierwszą cofkę. Teraz chodzi o to, żeby ta pierwsza cofka nie sięgnęła żółtej strefy, żebyśmy nadbili te maksy ewentualnie. No i druga cofka w kierunku 112,05, 111,90, 112,05. Tutaj gdzieś 111. 95, gdzieś tutaj cofka w te rejony, zwłaszcza, że tu jest, mamy podpórkę we wzroście, bazie i kontynuacji, tak? Czyli to jest ewentualna baza, tak? Czy są pytania? Ja czekam na pytania ewentualnie. Przypominam, że spotykamy się we wtorek o 18 w ramach teoretycznych spotkań z Tykmilem. W czwartki od 9 to, co teoretycznie przerobimy, wprowadzamy w życie.
Tak jak na przykład dzisiaj na euro-dolarze. Zobaczymy, jaki będzie efekt. I zostało nam takich spotkań dwa wtorki i dwa czwartki. Ode mnie tyle na dzisiaj. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Pamiętajcie, jest koniec miesiąca dzisiaj. Co więcej, jutro jest również koniec tygodnia, a więc tutaj mogą być różne interesy. Może o co innego chodzić. Mariusz, proszę skontaktuj się z chłopakami z Tickmilla. Wiem, że gdzieś na YouTubie, natomiast nie mam linku pod ręką. Także mogą być, niekoniecznie muszą być zbieżne interesy, tak? Jedni mogą potrzebować zrobić biznes na koniec miesiąca, jedni mogą potrzebować zrobić inny biznes na koniec tygodnia. Także uważajcie. Jedna ważna rzecz ostatnia, jeśli ktoś czeka na jutro na payrollsy, to przynajmniej w moim kalendarzu, mimo tego, że jest pierwszy piątek miesiąca, amerykańskich payrollsów nie ma. Mamy kanadyjskie, także i tak będzie co robić. Ja mam na imię Piotr, to była sesja na żywo z Tickmillem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Myślę, że w komplecie we wtorek o 18:00. Cześć.